W Nadolicach Wielkich w gminie Czernica znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich i park pokoju. To miejsce to symbol pojednania polsko-niemieckiego i niezwykłych historii. Mam w pamięci jedną panią, która miała 92 lata, szukała swojego męża, najpierw w Związku Radzieckim, bo tam było przypuszczenie, że zginął. I tutaj była z wycieczką we Wrocławiu, no ale że nie chcieli wszyscy jechać, więc wzięła taksówkę, przyjechała tutaj. Podeszła do pierwszego bloku, a jej mąż miał na imię A. Był szok, płakała kobieta, myślałem, że wezmę, będą musiał wzywać karetkę, bo tak się tym przejęła. Szukała go 60 parę lat. Cmentarz został oficjalnie poświęcony w 2002 roku. W tej chwili na miejscu jest pochowanych ponad 20 tysięcy osób. Na cmentarzu leżą żołnierze, którzy zginęli na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny podczas II wojny światowej. Cmentarz jest efektem porozumienia polsko-niemieckiego. Pamiętajmy o tym, że wojna była, że to był tragiczny czas dla obu narodów. Przestrzegajmy się nawzajem przed tym, żeby to nigdy się nie powtórzyło, ale każdy, który zginął w wojnie, powinien być czczony. Na terenie cmentarza znajduje się również park pokoju, gdzie od wielu lat sadzone są drzewa w różnych intencjach. Są sadzone drzewa, jakby w intencji pokoju. Jest w tej chwili na cmentarzu rośnie 626 drzewek. Każde drzewko ma swojego sponsora. I przy drzewku jest tabliczka z nazwiskiem tego sponsora. Tu są również księgi. W jakiej intencji oni te drzewko sadzą. Pojednanie, pokój, tolerancja i szacunek to kilka intencji, w jakich posadzone zostały drzewa. Do tej pory na terenie Polski odnajdowane są szczątki żołnierzy walczących na tych terenach. Echo 24, Marta Wrońska.